Pełny. Pełny. A ten w łazience? Też. Co też? Też pełny. Zaraz. Nikt nie wyniósł śmieci? Nie mów o sobie nikt. To jest piosenka optymistyczna, co nie ma równych sobie, w dodatku bardzo jest artystyczna. W tamte dny wszelakie dobie. Jak w nocy wyżerasz resztki z kolacji, to światło z otwartej lodówki mnie budzi. Niczego nie wyżeram w nocy z lodówki. Ostatnio nie, bo nie mogłeś znaleźć lodówki. Wstawał rano, robił sobie kanapki, jechał do pracy. Pierwsza kawa, druga kawa, pierwsze śniadanie, drugie śniadanie. Potem obiad w bufecie, herbata. Wracał do domu zmęczony, najedzony. A ilu całkiem zdrowych ludzi zaraz po przejściu na emeryturę nagle umarło? No jeżeli ja będę miała pecha i nie umrzę? Potrzebny ci lekarz! Nie! Potrzebna ci pomoc! Nie! Tak! Nie! Tak! Nie potrzebny mi lekarz! Nie potrzebna mi pomoc! Potrzebuję świętego spokoju. Pokój temu domowi! Zawsze mam. To nie pryska. A zapytać, czy są wolne miejsca? No właśnie, ja mam jeszcze pytanie, czy są wolne miejsca? Aha, ja przede wszystkim zapytać, tak, czy są ręczniki? I jeszcze mam pytanie, czy są ręczniki? Jak pokoje wyglądają? Pokoje, czy jak łóżka są razem, pokoje, czy osobno? Czy są osobno łóżka? Dobra, że w tym pokoju. Okna mam, żaluzje czy jakie mają? Okna? No w pokojach. No jakie w pokojach? Przecież to jest statkiem, no. Rozumiem. A te ręczniki? Powiedz pani, że my chcemy pokój dwuosobowy z żadnym tatkiem. Nie sprawdził pan? Yo, man. Przecież to jest kompletna bzdura. Znacie kogoś, kto wygrał?